Hej, hej, witajcie w Cify 5. Igrzyska Indonezją, morskie igrzyska śmierci, które są oazą spokoju, przynajmniej dla mnie. I to jest te dobre, bo się spokojnie rozwijam, a jak się rozwinę, to wtedy się zacznie. Och, i wtedy będzie się działo artylerię na pancernikach pewnie już. Strzelać będą jak najbardziej, ziomek. No i będziemy podbijać, a nawet też gwałcić i mordować, no bo jako morscy piraci, korsarze, no będziemy zobligowani tak właśnie robić. Tak powiem z racji tego, że wczuwam się w tę gierę i bardzo fajnie mi się gra i normalnie oderwać się od niej nie mogę, a muszę już rozpocząć nagrywanie kolejnej serii w Civ 6. Także powoli muszę, kurde, zwolnić z tą Civ 5. O, jak ładnie, zielono. Ten pójdzie tu, to ten pójdzie tu. Cóż tu się podziało? Podzielmy się takim spiskiem. Oda jak zwykle szaleje. O kurde. No właśnie, to te Japończyki tutaj coś kombinują. Ale ja podpisałem sojusz z Portugalią, to chyba na mnie nie płynie. No taki głupi nie będzie. Mogę już to przezbroić. Ale najpierw te karabiny Gatlinga chciałbym zrobić, także poczekam, bo nie wiem dokładnie ile to będzie wszystko kosztowało. Chociaż nie, no powinno mi starczyć. Tak mi się wydaje. Dobra, wracają na posterunek te moje okręty. Skoro Oda gdzieś płynie, to trzeba się pilnować. Cóż tu? Aha, takie rzeczy. Spoko. Spoko loko. Ojejku. No to będzie problem ze złotem, ale to musimy wziąć, to jest dobry układ. A Elżbieta jeszcze? Kurde no, powiedziałem, że to oaza spokoju dla mnie, a tak wygląda jakby miało się to skończyć. Ale to jest drugi przeciwnik, który znajduje się tuż obok Portugalii. Z tej Maryśki mamy Japonię, a z tej Maryśki mamy Anglię. I oni... Te dwie cipki spiskują przeciw mnie. A Japonia na dole. O, tutaj też tworzymy taką figurę piękną, geometryczną. Damy sobie radę, myślę. O, premię dostałem za tę umowę. Pięknie. Pięknie, pięknie. Uwielbiam takie rzeczy. Nie no, wrócić się muszę jednak. Tam Oda i Elka, kurde, to wiecie. Nie ma co ryzykować. Statek towarowy. A i tak już tego tam wysyłał nie będę. Teraz chciałbym z Jakarty, myślę, żeby tak, produkcję do Medan wysłać. A potem z Batam wyślę produkcję do Jakarty. I to będzie piękne. Proch to jest tani. Ja wolę sobie tak sprawdzić, bo proch to właśnie dwie tury, czyli no na pewno archeologię bierzemy. Bankowo. Ciach. O, i zobaczmy. O, tutaj to dobrze. Tutaj popsuje mi farmę. A, ten bóg podwójny, czyli dwa artefakty tylko będę miał. Szkoda troszku. A, też się podzielimy. Dzieli rządź wiecznie żywe. Aha. Czyli Kamehameha będzie płynął na tą Dydonę. To raczej pewne. Okej. Patrzcie, ile tych umów podpisują. Cwaniaczki, nieboraczki. Uuu, te ropy. Dobrze byłoby odkryć. Ale zaczniemy od tego. Zaczniemy od tego i to trzeba przerobić. I właśnie, to było drogie. Niestety. Dobra, ale trzeba. 220 się uzbiera, to się tam i to tutaj przezbroi.
Muszę te przystanie porobić i wtedy będę trzepał dużo złota. Do Jakarty oczywiście. To już nie widać tutaj Japończyka, czyli odpuścił sobie desant na moje piękne wyspy. Tak mi się wydaje. Dobra, to ja chyba... Bo tak, o, ta fregata tu płynie. Dobra, to tym odkryjemy jeszcze te tereny, a karawelą popłyniemy gdzieś na południe. Karawela będzie dalej świat odkrywać, ja fregatami odkryłem tereny wokół i tak jest jak najbardziej ok. Dalej pływać nie będę, bo jakby coś złego się podziało, to wolałbym mieć je tutaj pod moimi miastami. Aczkolwiek nie podejrzewam, żeby ktokolwiek odważył się mnie zaatakować, gdy jestem w sojuszu obronnym z najpotężniejszą cipką na świecie. Ja generalnie nie chciałem podpisywać sojuszu z Polinezją, bo on tutaj jest otoczony wrogami i on by mógł mnie w jakieś głupie wojny wciągnąć, a Portugalia jest podobnie położona do mnie. I wątpię, żeby ktoś ją zaatakował, skoro jest taka silna. Aczkolwiek to jest możliwe. Wiadomo, ale podejmuję to ryzyko w przypadku Portugalii. Z Polinezją wolałbym aż tak nie kombinować. Czy ja mogę tędy przepłynąć? Ja bym chciał, kurde, jeszcze trochę odkryć. Nie no, trzeba się wrócić. Dobra, wracamy się. Do domu. O, tutaj może. I czuwaj, ziomek. Tam to odkryję, to tym na południe, jak mówiłem. Opłyniemy karawelą te Portugalię. A gdzieś tutaj może. No i bierzemy specjalistów, jak mówiłem, bo wielu ich mam, jeszcze więcej ich planuję, także to będzie pięknie działać. 313, oj. Jakże pięknie. Tutaj 4 ludków tylko, to nie będę kombinował z tą szkołą. Bez przesadyzmu. Natomiast bankowo trzeba tutaj spichlerz, żeby to miasto rosło trochę szybciej. Potem akwedukt, no i amfiteatr. Bo z tą kulturą, no właśnie, 26 tur. Strasznie długo. Dobra. Dobra. Wrócił ziomek, przypłynął. Dobra, niech on tutaj siedzi. Pan kapitan z fregaty numer 4. Kiedyś jak tak... Ojejku, już ideologia? Ład. O, spoko. W sumie to każda jedna ideologia mi pasuje. Zobaczymy, jaka tam będzie wymiatać na tym świecie. Może być, bo on niegroźny. Niech mi tu jakiś lemingów i misjonarzy powysyła. W każdym razie, każda ideologia mi odpowiada, także przyjmę to, co będzie najbezpieczniejszym wyborem. Taki ze mnie konformista. Ale w tym wypadku to oni narzucają tempo i warunki gry, nie ja. Oni, czyli komputery oczywiście. Arkebuzerów też już bym mógł mieć w 2 sztukach, ale złota nie mam. I to jest troszkę smutne. Ale się uzbiera, spokojnie. No i cóż my tutaj robić będziemy? No tutaj 13 ludzików, no to wiadomo, musi być ta szkoła. Weźmy drzewko. Wyjątkowo po raz pierwszy w życiu nie zapierniczam po ten dynamit i po tę artylerię. Ona tutaj nie jest aż tak potrzebna. Jakbyśmy odkryli ropę, to byśmy już wiedzieli, co tu dalej kombinować. A potem mamy jeszcze okręty podwodne, które są genialne oczywiście. Odkryjmy ropę, żeby wiedzieć, na czym stoimy. Tak jest. Okej, następna turka. Chciałem tam zajrzeć do demo, ale może za chwilę zajrzymy. A, przepłynę. Aha, bo punkty ruchu
mi się skończyły. Za chwilę tędy przepłynę spokojnie. Damy radę. Dobra, siedź tutaj. A ty odkrywaj te chmurki. No i szlak handlowy będzie, a to też dobre. I wyślemy wtedy z Batam produkcję do Jakarty. No, to jest niegłupi pomysł. Okej, szykują się na Japonię. W ogóle zobaczcie. Kawał rzeczywiście lądu on ma. Nic dziwnego, że jest pod tym względem wyżej w demografii ode mnie. O, minus... O Jezu, minus 13 kultury, natury. Ale oni tam chcą wielkiego artysty, widziałem. To jest ciągle aktualne, tak. A ja takiego będę miał za chwilę. Przegląd wielkich ludzi. Naukowiec za 4. A nie, to pisarz się urodzi? Wydawało mi się, że gdzieś widziałem. Ale nie, to będzie... Kurde. Przelećmy. A no kurde, źle spojrzałem. To się będzie liczył? Czekajcie, jest artysta, to jest pisarz, malarz. A, wielkich ludzi. To jest, kurde, artysta. O, cholera. No to nie będzie tak prędko go jednak, jak myślałem. Oj, oj, oj. Trochę niefajnie. Co tu się dzieje? Się biją. Rzecz jasna. Dobrze, jak się biją. Portugalia chyba się obroni. Ej, no nie mówcie, że ty mi kupi taki stateczek, no. Już się miałem wkurzyć. Ale jednak nie ma takiej potrzeby. Kurde, 13 punktów. O, 34. Ojejku, weź no jakieś tam nowe zadanie mi daj, chłopku, roztropku. Bo ci złota to dać nie mogę, nie ma bata. Nie ma takiej opcji. Demo miałem zobaczyć, to zobaczmy. Zbiory drugi, to mnie cieszy, bo przyrost trudności będzie się zwiększał. Już mam 7,5 miliona, czyli to już nie taka wielka przewaga. Tego Kamehamehi. Gonie. O, patrzcie na to. Piśmienni trzeci. Huhuhu. Teraz to przeżyłem szok. Bo się nie spodziewałem. No to nieźle. Widzicie, to jest kurde potęga simowania. Spokój, nie ma wojen, człowiek się rozwija. I na bóstwie prawie już kompy dogonił. Jeszcze pewnie Portugalia i ta Polinezja. Masz. Ona jest też tak niezbyt groźna, także może tutaj przypływać, podglądać. A najlepiej niech mi misjonarzy jakiś wysyła, bo bym kurde... Ja wiem, że mógłbym sam kupić misjonarza. Tylko problem polega na tym, że ja nie chcę szerzyć tego konfucjanizmu. Ja chciałbym szerzyć protestantyzm, bo tam są pagody. Żeby on mnie, kurde, przypadkiem nie atakował, no. Nie, no tak pływa trójkami, bo tak bezpieczniej. Dobra, to tam sobie daruję. Idziemy na posterunek. O, i tu jeszcze mamy ślady przeszłości. I tu? Tak śmiesznie się... O, i tu? Śmiesznie się pospawnowały. Ale szkoda, że aluminium nigdzie jeszcze nie ma. No chociaż 8 sztuk to nie mało na takiej mapie. Może być. Może być. Idźmy, idźmy. Albo raczej płyńmy, płyńmy. Tutaj też płyńmy, odkrywajmy. Ciach, ciach. Ty też wracaj na posterunek. Czyli... Tędy można właśnie szybko gdzieś tutaj przepłynąć przez Surabaję. Gdzieś to może damy. A cóż tu się w ogóle podziało? Aj, wybrali takie głupie rzeczy.
premię technologiczną otrzymałem, cudownie. O, Dandolo. Dandolo Enrico, handel, dawaj te kunie. O, jakie kunie, słunie. Masz mandarynki. No. I 8, hehe. Jakże pięknie. O, mogłem już przezbroić tego, to za chwilę to zrobimy. 220 zł kosztowało. Także się tym zajmiemy i teraz będziemy zbierali złoto na upgrade tych jednostek. 100 pewnie za upgrade do ciężkozbrojnych i 80 albo 100 na arkebuzerów. I warto mieć, żeby tutaj w tych statystykach ciut lepiej wyglądać, to wtedy będziemy samą statystyką odstraszali złych ludzi, takich jak Oda. Trzeba mieć ze 100 połowę tego, co ma komp i będzie można się bronić, gdyby coś złego się stało. Chociaż może się też stać coś bardzo złego, czyli mogłoby być tak, że kilka siwek mnie jednocześnie zaatakuje i wtedy byłby problem. Ja tylko mam tę porcelanową wieżę. Sulejman tam szaleje, jak szalony. Maryśka też tak sobie radzi, pod tym względem nieźle. Dobra, ciachu, ciachu. No tak, 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 jak było. Jak było, zadowolenie mamy, to niech miasta rosną. Niech rosną w siłę. Dobra, tu się stawimy. Pyk, a to nic nie odkryłem takim. Tutaj w ogóle też widać kawałek Sulejmana. Albo raczej jego kraju. O. 15 punkcików produkcji. Zawsze coś niewiele, ale jednak. Tu też nie głupie tereny. Ja bym tutaj sobie taką bazę wypadową chętnie założył. Tym bardziej, że tam takie kraby. Nie no, Angolii trzeba będzie też podbić. 3 miasteczka tylko. Holender ma już 4, bo widzieliśmy na naszych oczach, założył Bredę? Tak. Dobra, ci się niech tutaj tłuką. Ten szalony ma całkiem sporo tego wszystkiego, aczkolwiek widać, że te jego miasta nie są takie zbyt ludne. A to oznacza, że go przegonię. Już go przegoniłem naukowo najpewniej, najprawdopodobniej. No tak, Kamehameha jest pierwszy naukowo, a Maria druga, bankowo. Bankowo tak to właśnie wygląda. Tutaj to ja tartak zrobię i to już go zrobię. Rób te kopalnie. Czy on chciał iść gdzieś dalej? Czy mnie się tak zdawało tylko? No, ropę w tym odcinku na pewno poznamy. Dobra, tutaj damy. A to niech siedzi tutaj właśnie, okej. To tutaj, dobra, 4 sztuki. Armia, flota wschód, flota zachód. I tak będę właśnie rozwijał tę moją wielką armadę przemysłowa. To już na mnie wrażenia nie robi, bo ja też w niej jestem i to od dawna. Jak tak dalej pójdzie, to pierwszy wejdę w epokę współczesną. I to dopiero będzie piękne. I to przed 250 turą. To by było idealne, optymalne. I morda by mi się cieszyła. Miałbym banany na twarzy. Takie banany, jakie są. A, nie mam bananów. Kurde, szkoda. Tutaj widziałem banany. O, dużo bananów. Zjadłbym banana. Kurde. Mam banana, daj banana. O, cudownie. I teraz go już chyba wypalimy. Skoro już ja dogoniłem niemal najpotężniejsze cywki na świecie, jeśli chodzi o technologię. 4 punkciorki. Aha, to wypalamy. To wypalamy. Ja już ich gonię, ja już ich przegonię.
Także pójdziemy potem. O, taka wieża Eiffla by mi się przydała, ale ja bym potrzebował najpierw jakiegoś wielkiego inżyniera. Chociaż i tak bym wolał bramę brandenburską zrobić. Szczerze powiedziawszy. A może tędy pójdziemy? Narobię sobie okrętów i będą mogli mnie cmoknąć. I gdybym miał na wodzie ropę, to sobie od razu ją machnę. Tak, to jest dobry patent. Dobra, to wypalamy tego. Alkwarizima. Ciach. O, jest ropa. I 9 tur chłodzenie, świetnie. Dobra, gdzie to? No jest na wodzie niestety. No, akurat w tym mieście chciałem coś takiego. Tu mamy tutaj. Okej. I znów na wodzie. W porządku. Nie ma tragedii. Aczkolwiek liczyłem, że tu może będzie na przykład. O, tu jest jeszcze. Musimy kupić to pole. Tu jest jeszcze. Czyli tutaj miasto trzeba założyć, jak skończę te cuda narodowe. Tu miasto. Dobra. Cholera, potrzebuję złota tak naprawdę. Jak on ma mało złota? Ja bym go chętnie udupił, nie sprzedając mu tego, ale potrzebuje złota, także na razie niech będzie, ale to chyba już ostatni raz, kiedy mu wysyłam tę gałkę. Już nie potrzebuję, kolego. Jakbyś tym protestantyzmem do mnie przyszedł, to tak... Dobra, jednak będę mu płacił, bo może mi jakieś lemingi tutaj podeśle, które mi... Miasta moje nawrócą na protestantyzm, który ma pagody, na które ja mam wiarę. To by fajne było. A przed chwilą Bratysława to pole zgarnęła z tymi śladami przeszłości, tak jak tutaj było widać, więc nieprędko machnie te pole, a ja za 6 tur je będę miał, a jakbym chciał kupić 75. Niby niedużo, ale myślę, że zdążę przed Bratysławą. Także spokojnie. Jak to w ogóle wygląda? Już pracują na tym polu. I bardzo dobrze, niech pracują. Zobaczmy, jak to wygląda. Za 10 turek będzie ludek. Okej, nie ma tragedii. Tutaj też pracują tak jak trzeba, w porządeczku. Tu też jest okej. Szkoda, że tutaj ropy nie ma. Niczego na wodzie. Bo na wodzie już mi się nic nie pojawi. Pod tym względem w CIF 6 świetnie zrobiono ten dodatek. Tam jest co robić w tym ostatnim etapie gry i na wodzie jest co robić. To jest super. To jest super, autentycznie. Dobra, zonie będziemy potrzebować. O. Chwila, moment. To ja węgla nie mam. Oż ty kurde mordę jeża. To wszystkiego mi... Wszystko mam z wyjątkiem węgla. Ajajajajaj. Węgiel tylko pod te fabryki mi potrzebny. O. Nie będę narzekał, no bo jednak tylko tego jednego węgla mi brakuje. Ale jakby był taki jedno malutkie źródełko, to by piękne było, a tak trzeba szukać. Dobra, Maryśka, moja ty przyjaciółko, dupa. Handel. Dobra, Enrico. Saluti. Oda, też przyjaciel nimy. Mogli nie odkryć jeszcze, albo go nie wydobywają. Kurde. Tylko że i tak nie mam jak tego okupić. Kasiory mi brakuje. O, ten ma. O, ale układ, kurde. Ale głupek. Albo ma tego dużo, no. A chce fregaty na przykład jakieś robić. Ta, już tutaj. Widać aluminium, ropę. Pewnie dostatnio mu się żyje.
Tartak miał być. Tartak miał być. Ojejku. I tu Japonia. A no tak, bo to już Japonia. Kawał wyspy. Dobra, szybciutko dalej. Jeszcze chciałem... Tutaj kliknąłem na to pole. Kliknąłem. Tak, dobra, to jest ok. Jest ok. Za chwilę to, za 6 turek będzie w porządeczku. Jak tak w czasie mielenia tury latam po mapie, to się tak też przerywa. A myszka mi wróciła do normy. Bo ona tak kurde ma. Działa dobrze, a nagle tam się jej jakiś dwuklik wełbie tym elektronicznym u bzdura i tak mi klika podwójnie pierdyka. No ale właśnie naprawiło się samo. Takie fochy strzela. Okres może ma. To jest kurde myśl złota. Yokohama na takiej wysepce malutkiej. Okej. O, i mamy kapra pierwszego. Przeciw miastom czy jednostkom? Jednostkom może damy. A, jednostkom damy. A zobaczmy, kto ma latarnię wielką Sfaros. Przegląd Dyplo. Bo ten, kto ma tę latarnię, ma najszybszą flotę na świecie. Sulejman, o Jezu. To on będzie miał nie dość największą flotę na świecie, to i najszybszą flotę na świecie, bo on te koszta ma zmniejszone utrzymywania tej floty, czy coś takiego. O Jezu, to on tam będzie szalał nam. Szalał nam będzie, straszecznie. A damy go gdzieś, tego kapra. On jest taki w miarę, nie no, 5 punktów ma. W miarę szybki. A, tu go gdzieś może ustawimy. Niech czuwa. Wyznacz delegatów. Ten się pewnie obrazi. Dobra, damy po jednym. No tak. Będzie miał kultury, ja nie wiem. Albo nie. Tu damy na tak, tutaj neutralnie się zachowamy. Niech będzie. Takie coś jest ok. Jakarta, żarełko, jasne. I fabryki trzeba w takim wypadku tutaj zakolejkować. Fabryka. No jest, mogę już Circus Maximus robić. Także problemu z zadowoleniem nie będzie. 4 fabryki mogę zrobić. Na pewno tu. Na pewno tu. Na pewno tu. O Boziu, 17 tur. Ale niech będzie. I pytanie, gdzie jeszcze? Dobra, zobaczmy przegląd gospodarczy. No wychodzi na to, że w Makassar. Dodaj do kolejki, fabryka. W porządeczku. Te 4 miasta będą moimi najpotężniejszymi miastami, co jest ok, bo one są najbardziej osłonięte tutaj w kupie. Ok. Niech tak będzie. Mój ty przyjacielu drogi, węgiel mi oddał pół darmo. Także wiecie, nie ma co tam mu odmawiać. Może jeszcze się przydać. Jak będzie na przykład u mnie brak uranu. Może taki kamehameha kochany mi go podaruje. Za jakieś zbędne surowce typu żelazo i konie. Nie, on tak naprawdę musiał ich potrzebować do fregat najprawdopodobniej. Chociaż też bądźmy szczerzy, kompy są głupie. Kolejna umowa. O kurde, myślałem, że to nie przejdzie. Ale przeszło. Portugalia na tak głosowała. Ojejku. No ja wystawy światowej nie będę robił bankowo. Nie stać mnie na takie rzeczy. Na takie dyrdy małe. Potrzebuję twardych... Dydona. Nie. Twardych jakiś tam... przyrostów różnych walut, indeksów,
i tak dalej. Także budynków po prostu takich, które mi całą grę będą fajne rzeczy robiły, chociaż ta wystawa światowa to no nie jest małe piwo. Tam fajne rzeczy można na tym zdobyć, zarobić. No ale w tym wypadku muszę powiedzieć nie. Dziękuję. Trudno, takie życie. Nie można mieć wszystkiego. Muszę się oduczyć tego kurde klikania w momencie, w którym mamy te... O! Krater Baringera. Gdy się mieli ta tura, no. Gdzie on w ogóle jest? Tutaj. Nie no, gdzie? Tu! Wystarczyło tak kliknąć, a nie kombinuję jak kuń pod górę. Dobra, jeszcze jedną turkę i kończymy ten odcinek chyba. O, przypłynął nasz ziomek. Ile to jeszcze będzie trwało? 3 turki. Dobra, tak, tutaj czuwaj, czatuj. Ciach. Tylko żeby ta głupia gra... Nie, dobra, tylko to pole chcę jedno. Świetnie. Mądra gierka. Ojejku, to trzeba zmienić, bo teraz mi to czandy niepotrzebne w takim wypadku. Póki miałem dwóch wielkich specjalistów w uniwerku do wielkiego naukowca, to było to jak najbardziej okej pomysłem. W tym momencie nie jest, bo tutaj tych ludków nie ma. Także potem się tym zajmiemy. Oj kurde, jak ja bym chciał z tobą tę umowę podpisać, ziomek. Bardzo bym chciał, ale potrzebuję złota na ulepszenie jednostek. Mam tylko 13 natury. Jak zrobię te przystanie i połączę te miasta, tak jak tutaj widać, ze stolicą, to już problemów ze złotem miał nie będę. No ale w tym momencie jeszcze mam. No to jest też taka specyfika miast właśnie nadmorskich. Nie można ich tak łatwo, szybko połączyć jak lądowych. Wystarczy drogę zbudować i gotowe. Tutaj tego nie ma. Amfiteatr machniemy w takim razie. A potem najprawdopodobniej te przystań właśnie. Nawet przed Chandy. O, 25 tur. 25 tur. Tam to się zgarnie. Niedługo ludka będziemy robili i tutaj miasto założymy. Skończy się epopeja, będzie fabryka. Ale to jeszcze Circus Maximus bankowo trzeba zbudować, zanim to zrobimy. Ale czekajcie, to Circus Maximus nie tu będę robił. Jednak. Chociaż wolałbym tu, ale... Tak, bo tam jest co robić. Tutaj zrobimy. Czyli fabryka, cirkus, to około 13 tur, to się zrobi i damy ludka, który nam miasto machnie. Tak, chyba tak, osadnika zrobimy i go tutaj wyślemy, pewnie w Jakarcie go machniemy, bo w Jakarcie on szybko będzie. Tak, już możemy zakolejkować. Najprawdopodobniej przed tym wiatrakiem, nie, raczej nie. Chociaż tak zrobimy, bo on jeszcze parę tur będzie szedł. Co to mi tu łazi? Zryska? W sensie, że curyska. O, to taka literówka. Dobra, nieistotne to chyba w tym momencie. Zerknijmy jeszcze. Dobra, idę spać. Kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cho.